Poniższa tabela reprezentuje punkty x, y należące do wykresu funkcji liniowej. Znajdź współrzędną y punktu przecięcia wykresu tej funkcji z osią y. Dobrze, żeby sobie lepiej wyobrazić o co tu chodzi, to ja może narysuję taki schematyczny rysunek. Czyli mam oś x, mam oś y i gdzieś tutaj jest moja prosta, która nie wiem dokładnie jak wygląda. Na razie ją tak schematycznie narysuję. No i ta prosta przecina w jakimś punkcie oś y. No, też na porządku zaznaczmy sobie, żeby w jakimś punkcie przecina oś x. Nas interesuje ten punkt. Jego współrzędna y. Jego współrzędna x jest równa 0. Wszystkie punkty, które leżą na osi y, mają współrzędną x równą 0, więc ta wartość jest nam znana, natomiast wartość współrzędnej y musimy znaleźć. No to zobaczmy, może ona jest tutaj w tej tabeli. Zobaczmy, czy mamy wartość x -a równą 0 tutaj w tabeli. No nie mamy 0 w kolumnie x. Mamy co prawda 0 w kolumnie Y, tutaj ono jest. Ale to odpowiada właśnie temu punktowi. Dlatego, że punkt przecięcia naszej prostej z osią X ma współrzędną Y równą 0. Czyli punkt o współrzędnych 2 i 0 to jest dokładnie ten punkt, który tutaj mamy. Ale nie mamy podanych współrzędnych tego punktu przecięcia z osią Y. Więc to co ja zrobię, to uzupełnię tę tabelę. Tak, żeby ona zawierała ten punkt przecięcia. I zrobię to tak, przepiszę te wartości, które są, ale uzupełnię tutaj tak, żeby mieć kolejne liczby różniące się o 1, jak w lewej kolumnie. Czyli tutaj będę miał minus 1, potem będzie 0, potem będzie 1, dla jedynki mam w tabeli wartość, ona jest równa 2, potem dla dwójki mam 0 i jeszcze dla czwórki mam minus 4. No i teraz popatrzmy na tę tabelkę. Funkcja liniowa ma tę własność... Że jeżeli zwiększamy argument funkcji, czyli x, o pewien stały przyrost, w tym wypadku tutaj zwiększamy cały czas o 1, to wartości funkcji również zmieniają się o jakiś stały przyrost. No i tutaj mamy podane te wartości. Widzimy, że jak zwiększamy argument o 1, to wartości maleją o 2, czyli do wartości funkcji dodaje się minus 2. Więc jeżeli tutaj zwiększymy o 1. No to tutaj też powinno nam zmaleć o 2. Powinno się dodać minus 2 do argumentu. No to jak do ósemki dodam minus 2, to będę miał 6. I tak dalej. Tutaj też zwiększam o 1. Czyli tutaj powinno się dodać minus 2, czyli dostanę wtedy. 4. No i widzimy, że to się zgadza. Dlatego, że jak tutaj zwiększa się argument o 1, no to tutaj też dodaje się minus 2. 4 odjąć 2 to będzie 2. Widać, że to się rzeczywiście zgadza. Tutaj mamy wartości x rosną o 1, a tutaj cały czas zmniejsza nam się o 2. Z 8 na 6, z 6 na 4, z 4 na 2 i tak dalej, aż do 0. No i popatrzmy, że tutaj w tym miejscu również to się zgadza, dlatego, że tutaj co prawda zwiększamy o 2 od razu. Z dwójki na czwórkę, no więc ten przyrost również muszę wziąć podwójnie. Czyli minus dwójkę pomnożyć przez 2 i to będzie minus 4, i to się zgadza. 0 odjąć 4 to jest minus 4. Czyli, tak jak mówiłem, korzystam z tego, że delta y przez delta x to jest stała wartość. No i tutaj delta y w tym wypadku wynosiła minus 2, a delta x 1. Lub jak tutaj w tym ostatnim wierszu mojej tabelki, gdzie delta y wyniosła minus 4, a delta x wynosiła 2. To jest cały czas ten sam stosunek. No ale teraz w mojej tabelce już mam punkt przecięcia z osią y. No bo to jest punkt o takich współrzędnych: 0 i 4. Czyli współrzędne tego punktu to będzie 0 i 4. Współrzędne tego punktu który tutaj miałem, są 2 i 0, więc widać, że trochę w złej skali narysowałem ten wykres tutaj na początku. Mogę się teraz poprawić, narysować to jeszcze raz. Czyli tak, ten punkt ma współrzędne powiedzmy tutaj 2 i 0, a ten punkt ma współrzędne 0 i 4. Tutaj na tej osi pionowej ta odległość powinna być dwa razy większa, no więc wykres tej funkcji będzie wyglądał jakoś tak. Jakoś tak będzie wyglądał. No i znalazłem współrzędną y przecięcia mojej prostej z osią y. Ta wartość jest równa 4.